Chiński samochód elektryczny XPeng G3. Tak wyjrzy. 470 km zasięgu. Ma mieć do zrobienia na jednym ładowaniu 166 kW, czyli mniej więcej 225 koni. No tak wygląda. Tak w sumie trochę podobnie wygląda do Tesli trójki z pierwszego. W środku wygląda też w sumie podobnie, ale to do środka za chwilę. Jak bagażnik? Bagażniczka. To jest pod spodem, ale tutaj, ale tutaj jest miejsce. Szybciutko środeczek. Piano black nie czeszczy nic. Klamka zimna. Fotel regulowany elektrycznie, ustawiany. Czeszczy, tylko że na razie to jest... Schoweczek malutki. No to wygląda generalnie jak w Tesli. Taki sam jest selektor biegów, podłokietnik, jakieś tutaj wyjście 12V, ładowarka, wyjście USB. Tutaj podobno jeszcze pewnych funkcji nie ma, ale to nie zdążymy przegrzebać tego auta, bo jeszcze jest nie zaktualizowany. Jeszcze aktualizacja z Chin nie dotarła. No to... No, ale... Tutaj co jest? Aha, tutaj jest taki schoweczek. Szyba ogromna. Podświetlenia takie. O. Z pierwszego mi się podoba. Słoneczniki, śmieszne trochę. Na magnesie. Składane, odkładane w bok, na uchwyt. I magnesik. No, spoko. Z tym, że no tutaj jakkolwiek, tutaj może to mieć sens, ale tutaj z boku to już średnio. Nie, to też to jest element dekoracyjny. No, ale w ostrym słońcu myślę, że mogą być problemy z jazdą. To znaczy nie, bo... No można go przesunąć, ale... Aha, bo to on się włącza sam. Trzeba pas zapiąć, wcisnąć hamulec. Tak i będziemy wtedy mieli power ready. 87% baterii. No jak Tesla. Jak się zrobiło. Tak. Steering jest sport. A ciekawe, jak im puścili, że nie jest fizyczny włącznik od świateł awaryjnych. A to ciekawe, bo jeszcze do niedawna było obowiązkowe. Remote lock flash. No nic. Ładowarka na telefon? Nie. Nie ma indukcji, tutaj tak sobie wyjrzy zamykanie szyby, hamulec postojowy, tu i tam coś jest, to pewno nas tutaj podglądają Chińczycy i teraz patrzą, co tu tropem wilka robi i gdzie jedzie. Czas mam operacyjny 16:15, chyba to, ale to pewno w Chinach jest taki teraz może być. Być może, bo jeszcze nie zaktualizowane. Tak, bo jeszcze jest nie ogarnięte. Nie, no wygodnie jest. Ale tutaj, ale grzania foteli tutaj nie odnajduję. No może w tej wersji nie ma. Autopilot 2,5 wersja tutaj mówią, ale tego autopilota pewno nie zdążę tutaj stestować. Na pewno jest ten pomad adaptacyjny. Wszystko się upusta.
wystawia na tym ekranie? No, większość. I jak, no i tam pewno może być grzanie właśnie gdzieś tych foteli, ale to teraz wiesz co, tego nie ugrzebię. Trochę dużo słychać tego dźwięku z zewnątrz w środku, nie? Brzydki jest. I jest brzydki. To znaczy przy niższych obrotach, bo przy wyższych on zanika. Tak, bo to jest do 30 km na godzinę. Żeby to było słychać. No tam właśnie z tym ładowaniem już tam w internetach widziałem, że wieszają ludzie psy a propos tego gniazda Shademo. Chociaż ono to mi na Shademo nie wyglądało, bo to Shademo, co u nas wpinamy w tym elektryku, to jest okrąglutkie. No i że to już standard w ogóle wychodzący i to w ogóle coś innego, no nie wiem na ile to może być problemem, aczkolwiek tych stacji ładowania Shademo jest dużo. No każda praktycznie, każda jedna, no to ma dwa te wyjścia. No, ale to co? To będzie. Ale są bardzo wygodne fotele. Fotel jest wygodny, nie? Wygodny. Z tym, że nie ma regulacji tej tutaj pod udami, aby go obniżyć. To jest taki tylko podstawowo, nie dostrzegam tutaj pompowania lędźwi. Z przodu, tył. I tylko oparcie. No, ale kurczę, nic tu nie włączyłem, a on już mi tutaj ten ingeruje. Może? No, troszkę mi tutaj przykorygował, wiesz co, przed chwilą tor jazdy, nie wiedzieć w ogóle czemu. No, na razie musimy sobie grzecznie jeździć, bo nie pada i jest do południa. Trochę głośny jest ten klik. Może to gdzieś można wyciszyć. 450 km w zasięgu. Jeszcze. To być może, że ma tyle. To 470, tak jak firma deklaruje. Może mieć. Ale to by trzeba było przejechać po prostu i to w różnych warunkach. Z różną prędkością. Zużycie tutaj podaje 18,1 kWh na 100 km. No, ale to nie ma opcji. To Chińczycy kupili Teslę i ją normalnie rozebrali. Ciekawe, jak tutaj jest z komunikacją internetową. Czy jest za darmo i na stałe? Czy abonament? Czy abonament jakiś, no. No, ale wiesz, z drugiej strony, skoro producent chce mieć samochód online, no to jest w interesie producenta. Ale to co to takie jest normalnie? Może do tego autopilota, czy gdzieś kierowca nie śpi? Może. To odpalenie na rozpoznawanie twarzy. No, a niby dlaczego by nie? No, na przykład. Ciekawe, ile taka szyba kosztuje. No na pewno dużo. Myślę, że łatwo jest tutaj zarobić kamienie, o wiele łatwiej niż w każdym innym szybę. Bo... No bo jesteś prawie dwa razy więcej. Jest dużo. Sygnalizacja martwego pola, lusterka nie są sferyczne już. A jak się widzi, ale są chyba mniejsze niż w tej, niż w rawce. Wiesz co, lustra, bardzo jak... porównywalnie bym je odnajdywał. Mi się wydaje, że są troszkę mniejsze. Ale wydaje mi się, że może ta szyba denerwować. Tutaj teraz widzę tamten żółty pas. No, tak, się odbija to wszystko. Zresztą wszystkie elementy błyszczące. Tutaj jedziemy na autostradę. Piano, bleki. No, już zaraz wyjedziemy. Tam dalej. Wszystkie te takie błyszczące, to się w szybie odbijają wszystko to, co... Ale co to się tu w ogóle odbywa? To by mnie to wściekło normalnie, coś takiego.
A co, że sobie film można nagrać? Tak. Czy że jak? Pewnie tak. No, tu jest w ogóle jakaś lipa, bo jest obraz z kamery, z tyłu i przelatuje z dołu do góry, jak normalnie rolka. Mamy teraz pierwsze testy słonecznika. No to jak siedzisz tak, to ci słońce i tak świeci. Aha, można sobie to w drugą stronę też dać. Jakoś tak uregulować. Ale to trochę tak jak w czołgu. Nie no, miejsca w przodzie jest bardzo dużo. A z tyłu dziubek jak tam jest? Spoko. Znaczy ja mam, wiesz, małe nóżki. Jest tam gdzieś te moje zakupy? Nie widzę. A, bo to masz... Bo to w tamtym palcu! Że ty masz takie te, niby nóżki masz? Niby nóżki mam. No, jakbym tak chciała, wiesz, wyprostować, to nie wyprostuję pod twoim siedzeniem. Mhm. Ale żebym narzekała jakoś... Ja... Na brak miejsca. Nie no, ale to w żadnym aucie nie ma tak, że można sobie wyprostować, to już... To w limuzynie. Czy ja wiesz co, ja siedzę troszkę daleko. Mhm. O! Tak jak nie, to tu spokojnie tyle wystarcza. Co to za szweje idą tutaj? Wojsko chodzi, bo właśnie jedziemy koło bazy NATO. A ten tu za karę? Czy ona? Nie, to na warcie z karabinem stoję. Poważna sprawa. Ciekawe, czy ma amunicję. Na pewno. Ale coś puka w zawieszeniu, nie? Nie zauważyłem. No czekaj, to zaraz będzie hopek. Prawy przód, tak to słyszę. Nie? Nie, nie, to złudzenie. To było słabo, gdyby już zawieszenie, wiesz, na tym aucie pukało. Ale to wszystko jest możliwe. Nie no, raczej w aptach do testów wysyłanych. Centrum zarządzania światem. To... Maksymalne chłodzenie. A filtr, zobacz na filtr. Ciekawe, co tam jest, czy jest jakiś... Filtrowanie wnętrza. A, i się otwierają wszystkie szyby, a trochę się wystraszyłem. Jakieś takie wieczenie, czy... Aha, i to ma trwać 3 minuty, tak? 180 sekund. No. I odliczanie. Tu nadmuchuje pewnie więcej, tutaj wypuszcza. Ale ma ustawioną tą rekuperację na maksa, ale jakoś mało chętnie się to odbywa. Ale nie jedzie to tak jak ta nawet najsłabsza trójka. Nie można powiedzieć, że to nie jedzie. No nie, no nie jest tak, że nie. Jest wystarczająco i jedno auto benzynowe chciało mieć takie przyjęcie. No to... Myślę, że bardzo dużo by chciało mieć. Sound effect setting, media, instruments, alert, system sound. No fajnie by w ogóle jak to gra. Może radio. Tu na środku chyba to będzie radio. Łączy. Ale co to jest, to nie mam pojęcia. To jest myślę kwestia tego właśnie, tego obdateringu. Może. No dziwne to jest. Ale spoko, temperaturę sobie tutaj można regulować. Fajne. Że to wcale tak nie jest, że to tylko ludzie kupują Tesla i tam...
sprzedają z Tesli. Amerykanie też pewnie kupują jakieś cokolwiek, nie kontroluje trakcji. No, ale to tak dziwnie. Ale chyba miałem ten, więcej radości z jazdy RAV-ką. No, chyba fajniejsza RAV-ka. Wieją strasznie. To, ale trochę głośne te wentylatory. No i głośne, nie? Bardzo. Gwizd. No, uciążliwie. Obracające się. To są wyjątkowo irytujące. I one muszą być nieco cichsze niż standardowych tam, powiedzmy, samochodach z silnikami spalinowymi. Praktycznie jest to takie dla mnie bezemocjonalne. Bez. Nie ma tu nic takiego, co byłoby fajne, takie, co mi się bardzo podobało. Też generalnie to byłem bardziej najarany, niż to wszystko tego warte. Jako ciekawostka, jak najbardziej. Za 3-4 lata być może to będzie fajny samochód. Ale jeszcze według mnie chyba nie teraz. Myślę, że z serwisem to nie mogą lipy odstawiać, tylko kto ewentualnie teraz tutaj by to miał naprawić. Kto? W Tesli. Bo tam mają takie ten. Nie, no bo to jest problem serwisowy, bo potrzebujesz nagle, no pali się silnik, bo może. No może, może. I gdzie, kto? No chyba, że jest to tak prosta operacja, że tylko czekają na silnik w skrzyni i wymieniają. Chyba, że w taki sposób to jest, będzie organizowane, że to jest tak tanie w produkcji, że... Ciekaw jestem, ile realnie ten samochód w Chinach na przykład. No, chyba żebyśmy sobie zamówili na tym. Ciekawe, czy są już części na AliExpress. No, na silniczek, lusterka. No, najlepsze by było, jakby sobie można było takiego kupić tam normalnie w paru tych skrzynkach. Lusterka chyba nie ręcznie. No, ale tak jest okej. I za nami Tesla trójka, a nawet dwie. Tu się nasuwa przez z kabelkami. No nie no, ale samochód ma przejechane 436 km. To co? To on normalnie... Total... To on jeszcze baterii jednej nie wyjeździł. No nie. No ale to tak, to jak dają na pół godziny... No to jak może wyjeżdżać? Tylko ja byłem tu taki szkwany, że sobie dwie jazdy próbne, jedna po drugiej. Mhm. Nie, pół godziny to jest w ogóle no... To bez sensu. Nie wyjedziesz dobrze. No to nic, w ogóle się nie zaznajomisz z tematem. Godzinka to powinna być w ogóle taka, biorąc pod uwagę to, ile tutaj tego wszystkiego jest, to godzinka taka, żeby się tu przeklikać przez to wszystko. 2 godziny powinna być. Na spokojnie i minimum godzina jazdy, to wtedy było ok. Ale to wiesz, ale to kwestia będzie po prostu kształtu tych kratek. Tak, tak. Tam to by trzeba było pilniczkiem podrobić krawędź. Tam krawędzie, no. Kluczyk jest fajny. Kluczyk mi się podoba. Jajko, tylko że co? Nie ma na żaden ogonek. No i wtedy musisz sobie go nosić w kieszeni. Nie możesz go zapiąć do czegoś. No i tak oto odstawiamy ten pojazd.
miejsce właściwe. Na pewno już ktoś tam czeka, albo za chwilę przyjedzie też na jazdę próbną. No i... Jakby to Walu powiedział, słabe. Nie wiem, czy słabe, w ogóle słabe, tylko na tym jeździ z jakimś autem, co się X-Pank nazywa. No, X-Pank. Tak pół żartem, pół serio, bo to się może okazać, że to... Nie będzie fajerwerków, że będzie to skuteczne. I wszystko poprawne. Po prostu poprawne i będzie jeździło. Tyle. Jeździło, działało i po prostu jak ktoś nie będzie chciał wydać 500 na Teslę, to sobie wyda 4 na to i też będzie dobrze. I będzie zadowolony. I... No i może tak być. O, a tam bulik jak żyw.